Na ławie oskarżonych 80-letni Martin Manfred N., były funkcjonariusz Stasi, dziś emeryt, mieszkający w Lipsku, nie przyznaje się do winy. Ich kenne keinen Fall der rechtskräftigen Verurteilung eines MFS-Angehörigen wegen Mordes. Oskarżycielem głównym jest berlińska prokuratura, posiłkowymi córka i syn Kukuczki. Oboje unikają mediów. Dotrzeć do nich udało się 9 lat temu. Ode mnie dowiedzieli się, co rzeczywiście tego dnia na przejściu granicznym w Berlinie, Friedrichstrasse, stało się z ich ojcem. W 1974 roku wszedł do polskiej ambasady w Berlinie Wschodnim i groził, że wysadzi budynek w powietrze, jeśli nie otrzyma pozwolenia na wyjazd do Berlina Zachodniego. Sam wiceminister bezpieczeństwa państwowego NRD Bruno Beater miał podjąć decyzję, żeby Kukuczkę w miarę możliwości, jak to jest określane w aktach, unieszkodliwić. Kukuczka dostaje zapewnienie, że będzie mógł wyjechać na zachód. Dziś wiadomo, że było to kłamstwo. Został przewieziony rzeczywiście do tego przejścia granicznego przy Friedrichstrasse. I właściwie tam już w ostatniej chwili, kiedy był przekonany, że przeszedł odprawę graniczną, że za chwilę znajdzie się w wolnym świecie, został, jak się okazało, śmiertelnie ranny. Strzał z odległości zaledwie 2 metrów miał oddać Martin Manfred N. Niemieckie organa ścigania uprzednio dwukrotnie umarzały to postępowanie i dopiero nasza inicjatywa spowodowała, że sąd w Niemczech uznał za konieczne podjęcie śledztwa. Śledzi je też Mike Lukasz, dyrektor Pałacu US. To tu N miał strzelić do Kukuczki. Ein Ort des Abschieds. Daher sind dort viele Tränen geflossen. Od 1962 roku było tu przejście graniczne między Berlinem Wschodnim a Zachodnim. Lukasz nie tylko przygląda się temu procesowi, pamięta też procesy chociażby strzelców przy murze berlińskim. Często kończyły się na symbolicznych wyrokach. Sprawy z prawnego punktu widzenia były złożone i rodziły pytania. Wie geht man damit um? Wie kann man vor allem, und darum geht es ja in diesem Falle auch, den Mord nachweisen? Es ist sehr bezeichnend, dass jemand wie Erich Mielke, der Leiter der Staatssicherheit, ja auch nicht wegen seiner Befehle zum Einsatz an der Mauer oder der Grenze verurteilt worden ist, sondern wegen eines Mordfalles in den 30er Jahren. Oskarżony kilka dni po tym, jak Kukuczka zmarł, miał zostać wyróżniony za, tu cytat, działalność służbową, która zakończyła się unieszkodliwieniem. Podczas próby przedostania się na zachód, pragnąc wolności, ranionych śmiertelnie zostało co najmniej 140 osób. Jedną z nich był Czesław Kukuczka. Został upamiętniony tu w Berlinie przy Bernauer Strasse, gdzie stoi jeszcze część muru berlińskiego. Ale wraz z pamięcią o Polaku wracają wspomnienia o ponurej niemiecko-niemieckiej historii, której Czesław Kukuczka stał się częścią.